Cześć kochani, sobota rano. Jak widzicie ciemno jeszcze jak diabli. Świecę sobie w twarz lampą, więc mogę trochę mrużyć oczy. Zobaczcie co się dzieje za mną tam. Liczę na bardzo spektakularny wschód słońca, bo chmury są fajne. Mam nadzieję, że, że to słońce odkryją, a nie przykryją. Że tak się przesuną, żeby powoli to słońce było widoczne. Warunki jak widzicie są rewelacyjne. Tu są za wami bardzo gęste ciemne chmury, ale na tych chmurach jest bardzo dużo bardzo dużo struktur, tekstur. Są jaśniejsze partie, są ciemniejsze. Są takie miejsca, gdzie przebijają chmury jaśniejsze, które są wyżej. Założę za chwilę na ten statyw, z którego w tej chwili nagrywam. Założę 5D Mark IV do tego 1635. I zaczniemy zabawę, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Może za chwilę cyknę też trochę, trochę time-lapsu. Zebrałem drona, aczkolwiek dzisiaj KP jest 6, więc jest dosyć silne oddziaływanie magnetyczne słońca, więc nie wiem, nie wiem, czy jest warto ryzykować latanie dronem, bo kompas może zwariować i. Tak zwany Magic, czyli DJ, DJI Mavic, może mi otworunąć, no ale spróbujemy. Na, na początek gdzieś tam nisko, tylko się trochę przyjaśnić, bo teraz jest za ciemno, żeby cokolwiek nagrywać Maviciem. 5D Mark 4 zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo poważnie myślę o zakupie tego aparatu jako kolejnej mojej puszki. Warunki świetne, jest w ogóle ciepło, jest 20 stopni, słuchajcie, w nocy było 20 kilka. Jak zwykle wariat się wybrał kurczę o jakiejś pogańskiej porze, jestem z tym nieprzytomny, wypijem kawę. Zjadłem mega niedobrego hotdoga. Na BP. No i tyle. Przygotowuję się i wtedy Wam opowiem o tym, jak wygląda kadry. Strzałeczka. Zaraz wracam. Ustawiłem się już z 5D. Nawet sobie przygotowałem sam pierwszy plan, bo nie mogłem tu znaleźć nic ciekawego, więc przyniosłem taki pieniek, który leżał gdzieś z tamtej strony. Warunki są po prostu obłędne. Cisza, same ptaki szaleją tutaj nad Wisłą. Nie ma ani jednej osoby, nawet wędkarzy dzisiaj nie widziałem. Nie mam mgły, na którą poczekajcie, muszę. Stryknąć tutaj klatkę, zaraz Wam opowiem dwa słowa o ustawieniach. Ale to, co się zaczyna w tej chwili dziać, to jest najlepszy moment wschodu słońca. Mianowicie te chmury nade mną zaczynają być podświetlane przez, przez tamte wschodzące słońce. Więc widok jest po prostu niewiarygodnie, niewiarygodnie niesamowity. Uwierzcie mi, zobaczcie. Te chmury się ułożyły w taką w taki trójkąt schodzący się. Do, do tego punktu, gdzie wschodzi słońce, tam się też pojawiły promienie, promienie słońca, które na tych chmurach dosyć fajnie wyglądają, więc wygląda to po prostu bombastycznie, rewelacyjnie. Liczyłem na te warunki. Julka mi wczoraj mówiła: jedź, zobaczysz, prognoza nie jest zbyt dobra, ale na pewno, znając Twoje szczęście, ci się uda trafić na fajną pogodę. No, po prostu obłęd. Zobaczcie, co się zaczyna dziać. Zobaczcie, jakie odbicie w wodzie. I jak fantastycznie to wygląda. Ja nawet nie przestawiam aparatu, mam jedną kompozycję ustawioną bardzo nisko nad wodą i tylko tą, tą kompozycję strykam właściwie, bo to co będę chciał zrobić, to będę chciał po prostu wziąć sobie najlepsze warunki, które były na kadrach i na pewno będę robił blend jednego kadru, który wyjdzie najciekawiej, bo wezmę sobie światło. Z tych momentów, kiedy wyglądało ono najlepiej, mam ustawiony aparat bardzo nisko. Słoneczko wschodzi sobie tam, więc no jest po prostu odlot. Jest, jest moc. Tak jak mówiłem, Canon 5D, 5D Mark 4. Jeszcze raz dzięki Piotrek, dzięki Canon Polska. Do tego założyłem 1635 ustawiony na 24 mm. I sam mam 100, zawsze staram się, żeby było jak najmniejsze. Tak wygląda kadr, zobaczcie. Na tym piasku, tutaj w tym miejscu, pojawia się fantastyczne odbicie. Więc obawiam się, że dzisiaj to będzie jedyny kadr, który będę robił. O, tak mniej więcej pewnie on będzie wyglądał. No Odlot kompletny, kompletny odlot. 16:35, jak powiedziałem, przysłona 8. Zaraz może ją trochę domknę żeby złapać lepszy, lepszy kształt słońca. Do tego mam założone na ten, moment, na ten moment dwa filtry. Mam założonego Polara, ale pewnie zaraz te filtry będę zdejmował, ponieważ słońce wali centralnie w obiektyw, to od tych filtrów będę miał momentalnie więcej flar. Tak jak powiedziałem, Polar, połówka szara, do tego ISO, 100 i to wszystko. Aha, i cykam 5 ekspozycji, tak? Czyli skadrowałem się, stoję sobie w jednym miejscu, czekam na to, co się dzieje z warunkami, bo na początku jak to słońce wschodziło, to też musicie wziąć to pod uwagę. Nie biegajcie z aparatem jak wściekli z miejsca na miejsce. Ja też to robiłem na początku i, i wiem, że wielu początkujących fotografów krajobrazu to robi. Nie biegajcie z miejsca na miejsce. Dlaczego? Dlatego, że narobicie wiele zdjęć, ale każde z nich będzie Powiedziałbym, jakieś, tak? Nie będzie to zdjęcie, to jedyne, które tego dnia warto było zrobić. Natomiast, jak się ustawicie, znajdziecie tą sensowną kompozycję. Moja, może nie jest najlepsza dzisiaj, bo no z jednej strony musiałem ją sobie sam ułożyć, a z drugiej strony ta kompozycja e, tutaj w tym miejscu no nie, ma, nie ma tutaj takiego super pierwszego planu. Aczkolwiek myślę, że, że, że te struktury, które są tutaj na tym piasku, mogą wyglądać fajnie podświetlone. W każdym bądź razie. Nie biegajcie z tym aparatem, ustawcie się, bądźcie przed wschodem słońca. Jak kompozycja wam odpowiadał, jesteście przekonani co do tego, jak ona, jak ona wygląda i że, że, że jest właściwa, to cierpliwie, co minutę, co dwie, róbcie kolejne kadry. Zobaczycie, że z tych kadrów będziecie mogli wybrać ten, który miał najlepsze światło, lub będziecie mogli e, zrobić coś takiego, że weźmiecie sobie Kilka tych kadrów z jednego podświetlonych chmury, z drugiego, ładniejsze odbicie w wodzie. I w odpowiedni sobie sposób te kadry sobie zblendujecie, zmieszacie je w, 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 w Photoshopie. I co z tego, że będziecie mieli jedno zdjęcie, ale to będzie właśnie zdjęcie, które, że tak powiem, było wyczekane, daliście sobie czas, popatrzcie na to, co się dzieje z krajobrazem, tak? Nie musicie zasuwać z tym statywem, bo po pierwsze się zmęczycie, a po co? Po drugie, nie będziecie mieli tej jednej dobrej kompozycji. A po trzecie, no, będziecie mieli tych kadrów ileś jakiś tam. A chodzi o to, żeby zrobić ten jeden czy dwa, takie, które rzeczywiście będą, z których będziecie usatysfakcjonowani. A to uzyskacie wtedy, kiedy będziecie cierpliwie pracować nad tym jednym kadrem, bo, 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 bo po prostu warto, tak? Więc ustawcie ten statyw, poobserwujcie, co się dzieje, dajcie sobie czas. Żeby, żeby też trochę pochłonąć tego krajobrazu i tej natury, tak? To wiecie, fotografia to nie jest tylko zasuwanie za, za, za super zdjęciem. Oczywiście to jest sprawa sprawa ważna dla każdego fotografującego, ale nawet jeśli to zdjęcie Wam nie wyjdzie takie jakbyście chcieli, będzie będzie średnie, to to zdjęcie będziecie mieli, ale będziecie mieli jeszcze przyjemność z tego, że Pochłonęliście, że mieliście czas pomyśleć, zrelaksować się, zastanowić się nad tym, dlaczego tak, a nie inaczej robię te zdjęcia. A może coś warto poprawić, a może gdzieś pominę jakiś szczegół. Popatrzcie na to dokładnie, co się dzieje dookoła Was. Następnym razem, jak wrócicie w to miejsce, być może uda Wam się trafić na fajniejszy kadr. Tak? Także korzystajcie z tego, że jesteście, że. że Von osa! <grych> że, 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 że wyszliście z domu, że jesteście z naturą i że macie możliwość przemyślenia sobie całego procesu fotografowania i pomyślenia sobie o tym co się dzieje przed wami, tak, czy dookoła was. To jest naprawdę bardzo ważny aspekt fotografii. Przyglądając się temu, co, co, co zrobiłem do tej pory, jeśli chodzi, o kilka, jeśli chodzi o kilka kadrów, to matryca, która ma większą rozdzielczość od Canona e, 6D, na pewno daje więcej detali w obrazku. Jeżeli chodzi o, o, o zakres tonalny, wydaje mi się, że wygląda to dość dobrze, ale ja tak i tak, jak wiecie, Jestem fanem i zwolennikiem wielu ekspozycji, więc tak czy inaczej będę w stanie to sobie wszystko po, po, poskładać. No jak to kanon, słuchajcie, pod względem ergonomii, fuh, pod względem ergonomii rewelacyjnie. To znaczy, mimo tego, że 6D ma trochę inaczej poukładane w innych miejscach przyciski, to zajęło mi nie więcej niż nie wiem, 5 minut odnalezienie się. Z jednej strony w obsłudze przycisków na, na ściance tylnej aparatu. Z drugiej strony bez problemu poruszałem się w menu. A naprawdę dzisiaj pierwszy raz jak tutaj przyjechałem to, to zacząłem się tym bawić. Kolejna rzecz, która która jest fajna to jest dotykowy ekran. Ja jestem do do tego dotykowego ekranu bardzo przyzwyczajony, bo i na tym kanonie 70D, z którego w tej chwili nagrywam, czy na kanonie G7X Mark II. Więc pod względem pod względem ergonomii, jak zwykle w kanonie, wszystko jest tu gdzie trzeba. bez problemu przyzwyczajacie się do tego, jeżeli korzystaliście wcześniej z jakiegokolwiek kanona. Naprawdę zajmuje chwilę. W porównaniu do mojej szóstki na przykład, to co jest fajne, myślę, że dla wielu fotografów, którzy Robią zdjęcia komercyjne czy fotografują śluby czy, czy, czy jakieś eventy, czy robią fotografię no pod konkretne zlecenia, dwa sloty na karty, których nie ma w kanonie 6D. Nie próbowałem jeszcze, ale ma interwałometr, przepraszam, wbudowany, więc na pewno można sobie bez wężyka spustowego. Z interwałometrem można sobie zrobić time lapsy. No oczywiście joystick na tylnej ścianie. No, ci z Was, którzy używają 5D, e, będą mówili: A co to za, za cudo, co to za, za funkcjonalność? Natomiast e, no, ja nie mam tego joysticka w swoich aparatach, czyli w 70D i w 6D. Więc dla mnie jest to może nie tyle nowość, ale, ale na pewno wartość dodana. Bo, bo operowanie jest znacznie wygodniejsze. No Oczywiście dużo więcej punktów autofokusu niż w 6 czy w 70. Bardzo fajnie działa autofokus w trybie, w trybie filmowania. Dodatkowo w trybie filmowania mamy 4K, natomiast no ja w 4K nie filmuję, więc nawet nie będę tego testował. Tam zdaje się jest jakiś krop. Natomiast w trybie Full HD, czyli w 1080p, mamy możliwość, mamy możliwość nagrania bodajże 60 klatek na sekundę. Także słuchajcie, to tak mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o, o Mark IV. Naprawdę taki pierwszy kontakt z tym aparatem. Dla mnie pierwsze wrażenie, jak najbardziej pozytywne. Myślę, że to jest aparat bardzo dobry do, do fotografii krajobrazu. Moim zdaniem, moim zdaniem, to jest aparat kolejny, który, który znajdzie się gdzieś u mnie w plecaku fotograficznym. Za tydzień jadę, jadę z żoną na test, testy obiektywów AirXa. Zostałem, zostałem zaproszony w Bieszczady, zabieram ze sobą ten aparat i Podepnę tego, te, te, te nowe RX-y do 5D Mark 4. I jeżeli będzie pogoda, to liczę na to, że pofotografujemy trochę w nocy gwiazd, więc e, też będę mógł zobaczyć, jak on chodzi rzeczywiście w wyższych ISO. Także na dzisiaj kochani, tyle. Śledźcie profil, zapraszam. Zaglądajcie na bloga. Blog, polandindelens.pl e, tam macie możliwość zapisania się do newslettera, więc widziałem, że już sporo osób się pozapisywało, więc zapiszcie się. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie kciuczka. Zasubskrybujcie, bo będziecie na bieżąco. Ja jeszcze sobie tutaj się pokręcę, ale za chwilę będę, będę się zwijał, bo niebo się zaciągnęło, słońce jest w tej chwili za chmurami. Ale na niebie jest fajna tekstura, więc jeszcze jeżeli, jeżeli coś tutaj wypatrzę, to ta tekstura na niebie i te tekstury, które są na wodzie pewnie pewnie wykorzystam. Tyle na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Pamiętajcie, subskrybujcie. Hej, na razie.